sądzę, że będziemy mogli zaczynać. Ja się nazywam Marek Pawłowski i chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na pierwsze spotkanie Klubu Filozofów w Szczecinie. Jeszcze przed tym oczywiście, jak przedstawię nasze prelegentki, chciałbym chwilkę powiedzieć o tym, czym takowy Klub Filozofów jest. Oczywiście wszyscy jesteśmy skupieni wokół Pisma Filozofów. Jest to pismo wydawane przez Fundację Akademikon, którego celem i zadaniem jest popularyzacja filozofii. Po drugie, jest to pismo, które pisze o filozofii w języku bardzo przystępnym, więc nie ma co spodziewać się tutaj bardzo specjalistycznych i zawiłych rozumowań, ale dzięki temu jest ono dostępne dla, no, nazwijmy to, każdego zwykłego śmiertelnika. Bardzo polecam i chciałem też powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa jest studentem albo planuje praktyki studenckie, także można wydawnictwu akademikom takowe odbyć. Oczywiście to czasopismo można kupić dzisiaj u nas w promocyjnej cenie, plus kolega będzie rozdawał pewne kody rabatowe, jeżeli ktoś z Państwa chciał zaprenumerować, więc tak samo bardzo, bardzo polecam. No dobrze. Może przejdźmy teraz, o czym będziemy mówić. Tam oczywiście nasza debata będzie skupiona wokół też jednego z numerów, który dotyczył pojęcia prawdy. Chciałbym oczywiście teraz przedstawić nasze prelegentki, panią profesor Renatę Ziemińską, która pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Prezydium Nauk Filozoficznych PAN. Jest także założycielką oraz redaktor czasopisma Analiza i Egzystencja. Prowadzi wykłady z epistemologii, filozofii umysłu i gender studies. Kolejną naszą prelegentką jest pani profesor Adriana Szec. Także pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikuje na tematy mieszczące się w problematyce kognitywistyki, psychologii poznawczej, psychologii porównawczej, a także etyki i filozofii języka. Teraz troszeczkę o tym, jak będzie wyglądała nasza debata. Oczywiście wszyscy skupiamy się na pojęciu prawdy. Czym jest prawda? Jakie znaczenie ma prawda? Jest to słowo oczywiście, którego używamy bardzo często w języku potocznym. Z tym, że jeżeli zastanowimy się nad jego treścią, co też sądzę, że prelegenci postarają się Państwu ukazać, słowo to nabiera troszeczkę innego znaczenia, potrafi być ta kwestia ciut bardziej skomplikowana. Jeżeli chodzi o to, jak debata będzie wyglądać, zadam naszym prelegentkom trzy pytania. Każda z prelegentek ma 5 minut na odpowiedź. Później ustosunkowanie się około 3 do 4 minut do wypowiedzi poprzedniczki, po czym przejdziemy do następnego pytania. Pytania będą 3. Potem oczywiście oddamy głos Państwu, gdzie każdy będzie mógł zadać pytanie związane z przebiegiem debaty. Więc sądzę, że będziemy mogli zaczynać. Tak? Gotowi? Dobra, jest odzew Państwa jeszcze przy długim wstępie, jeszcze tak nie posnęli, więc dobrze, możemy kontynuować. Więc pierwsze pytanie tutaj oczywiście do pani profesor Ziemińskiej. Co jest istotą, naturą prawdy i czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Dziękuję bardzo, miło mi bardzo tutaj być wśród Państwa. Trochę się czuję jakby w czasie debaty prezydenckiej, trochę śledziłam ostatnio tą debatę w Stanach Zjednoczonych, faktycznie minuty wliczone, kamera skierowana w naszym kierunku, więc faktycznie to zobowiązuje. No ale przejdźmy do rzeczy, do poważnej sprawy, jaką jest natura prawdy i osiągalność. Więc właściwie na pewnym takim elementarnym poziomie pojęcie prawdy jest bardzo proste. Natomiast im bardziej staramy się to pojęcie analizować, im bardziej idziemy w głąb i chcemy dokładniej jakby zrozumieć, na czym prawda polega, to te problemy tak się piętrzą, może właściwie na końcu tego procesu, właściwie to już kilka wieków, ten proces trwa, takiego rozumienia prawdy, no wręcz już, można powiedzieć, coraz częściej pojawiają się takie wnioski nawet o nieosiągalności tego pojęcia prawdy. Ale od początku, nawet od tego rozumienia takiego podstawowego, elementarnego. Z tego co wiemy, w tutaj naszej kulturze Europy Zachodniej czy Środkowej właściwie, można powiedzieć, czy w ogóle europejskiej, prawda, bez takiego dzielenia Europy na części. Takim pierwszym źródłem, które przetrwało do naszych czasów, są wypowiedzi Platona z dialogów na temat właśnie pojęcia prawdy. Jest taki słynny werset w dialogu Sofista numer 263b. Gdzie Platon podaje jakby pierwszą wersję definicji prawdy. Mówić prawdę to mówić tak jak jest, pisze Platon.
A, wypowiadać fałsz, to mówić coś innego niż jest. Czy może mieć coś prostszego, prawda? To oczywiście ta wypowiedź Platona, ona była taka trochę mimochodem. Dyskusja dotyczyła kłamstwa. I przy okazji, że tak powiem, poradzenia sobie z problemem kłamstwa, trzeba było zdefiniować prawdę i właśnie to się stało w tym dialogu z Epistą. Po Platonie mamy też słynną wypowiedź Arystotelesa, jego ucznia z metafizyki, znowu słynny werset 1017b, gdzie Arystoteles jakby jeszcze więcej wariantów tutaj podaje. I u Arystotelesa możemy przeczytać w takiej parafrazie: prawdą jest powiedzieć, że jest to, co jest, lub że nie ma tego, czego nie ma. A fałszem jest powiedzieć, że jest to, czego nie ma, bądź że nie ma tego, co jest. Cztery warianty, prawda? No, wydaje się, że repertuar możliwości wyczerpany i że jakby już sprawa jest definitywna i właśnie ona na wiele wieków w pewnym sensie była definitywna, nikt tego nie kwestionował. Oczywiście nie trwał, znaczy może inaczej powiem, cały czas jakby trwał wysiłek głębszego zrozumienia tej idei prawdziwości. Dlaczego? Dlaczego jeszcze ten wysiłek trwa? No bo proszę Państwa, kiedy się zjawił jakiś spór, na przykład, nie wiem, trzeba było rozstrzygnąć, kto na przykład był mordercą, to niestety odwołanie się do tej idei prawdy, tak sformułowanej czy sprawowanej przez Arystotelesa, nie było zbyt praktycznie użyteczne. To znaczy nie dawało narzędzia do jakby odróżnienia prawdy od fałszu. W związku z tym trwały poszukiwania jakiegoś kryterium i niestety one jakoś nie były zbyt owocne. Chyba taki ostatni wielki wysiłek to Cartes już podjął w XVII wieku, próbując przez jasność i wyraźność, ale w bardzo ograniczonym zakresie, prawda, to się dawało. Prawda? Więc właściwie pod koniec XIX wieku Fryderyk Nietzsche jest takim, można powiedzieć, pierwszym chyba myślicielem, który pisze, że osiągnięcie prawdy jest niemożliwe. I u Nietzschego mamy taki argument językowy. To znaczy, Nietzsche mówi tak, no spójrzcie na nasz język, spójrzcie na język, jakim my się po prostu dajemy. Jakie jest znaczenie słów, których używamy? Na przykład liść jest zielony, słowo liść, jaka treść kryje się z tym liściem? W tym słowie, prawda? Mówię tutaj o tym, że ten esej pojedzie prawdy i fałszy w pozamoralnym sensie. Przecież za tym słowem liść nie kryje się żadna specyficzna treść. To słowo liść jest tylko takim sygnałem, który nas odsyła do doświadczenia, które wszyscy mamy. Jakbyśmy nie mieli tego doświadczenia, no to byśmy w ogóle nie rozumieli. Bo tam ani nie jest w tej treści słowa, tego słowa liść, w tym znaczeniu tego słowa, ani nie jest liść mały, ani duży, ani żółty, ani zielony, ani zespół, ani świeży. Taki po prostu jakaś taka praforma tylko o bardzo nieokreślonej treści. I teraz, żeby tutaj przejść do rzeczy, Nietzsche mówi, no jak jest możliwe, żeby przy pomocy tak metaforycznego, tak głównego języka, bo trzeba by tak nazwać, który jest tylko pewną złożony z metafor, które się nam tak jakby utarły, że stały się takie kanoniczne, że stały się takie oczywiste dla nas, przecież każdy wie, co to jest liść. Jaki problem jest. Ale Nietzsche mówi, no przy pomocy takiego języka, no jak my możemy prawdę osiągnąć? Które zdanie? No czy da się sformułować choćby jedno takie zdanie? W dowolnym języku, czy to polskim, czy francuskim, czy jakimkolwiek innym, którego treść byłaby adekwatna do świata. No niemożliwe, to niemożliwe. Więc z racji słowności języka osiągnięcie prawdy jest niemożliwe. No, takim kolejnym argumentem do uważania do języka to na przykład jakiejś takiej naszej konstrukcji biologicznej, czy kulturowej, czy uwarunkowań kulturowych. No przecież to, można powiedzieć, my tyle ze świata wiemy, na ile nam pozwalają nasze receptory zmysłowe. Prawda? Pewien zakres tylko jakby wrażliwości ma nasz wzrok, nasz słuch i wszystkie inne zmysły, prawda? I my tylko w tym naszym repertuarze, znaczy inaczej powiem, w tym zakresie jakby naszej wrażliwości sensorycznej możemy się poruszać i nic więcej, no właśnie już tutaj widzę, że jest tylko mówię o kulturowych rzeczach, że podobnie system pojęciowy jest tworzony przez kulturę i ta kultura nas po prostu ogranicza, znaczy jesteśmy więźniami tej kultury, znaczy dzięki tej kulturze w ogóle możemy mówić, ale jednocześnie nie możemy za bardzo poza tą kulturę wejść, znaczy coś tam możemy zmodyfikować, ale nigdy nie możemy zrobić jakiejś takiej radykalnej zmiany. Więc tyle ze świata znamy i tyle, że tak powiem, może tego kontaktu ze światem mamy, na ile nam pozwala nasz język, nasza biologia, czy też nasza kultura. A w związku z tym tutaj na przykład Hilary Parma powie, że nasze poznanie jest całkowicie perspektywiczne. Obiektywna prawda, boskie oko, to nie dla człowieka. To jest dla nas nieosiągalne.
Dziękujemy Panie Profesor za odpowiedź. I teraz jeszcze przypominając pytanie, co jest istotą, naturą prawdy i czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Panie Profesor Adriana Szczęca. Ja na początek dziękuję również Państwu za przybycie. Widzę, że frekwencja jest naprawdę znakomita i to pozwala mieć nadzieję, że filozofia ma się dobrze, naprawdę dobrze w dzisiejszych czasach. I też dziękuję Pani Profesor za zrobienie wstępu historycznego. Dzięki temu ja mam trochę więcej czasu na powiedzenie, jaka koncepcja prawdy mnie jest szczególnie bliska. To znaczy Pani Profesor tutaj zmierzała do takiej relatywistycznej koncepcji prawdy, tak mi się wydaje, prawda? Prawda. Natomiast ja chciałam Państwu powiedzieć, że ja mam sporo sentymentu dla takiej tak zwanej klasycznej czy korespondencyjnej teorii prawdy. Mianowicie to jest taka koncepcja, w myśl której prawdziwość polega na jakiejś zgodności czy odpowiedniości między myślą czy zdaniem wyrażającym pewną myśl, czy jakimś przekonaniem, a rzeczywistością, czy jakimiś faktami zachodzącymi w świecie. I teraz to jest taka idea, która jest dosyć intuicyjna, ona się wydaje taka bardzo zdroworozsądkowa, i też w związku z tym ja mam sporo sentymentu dla takiej idei. Natomiast z nią wiążą się pewne bardzo poważne problemy. To znaczy pierwsza rzecz to jest problem tego, na czym dokładnie polega ta zgodność, czy ta relacja, prawda? No bo co to znaczy, że jakieś moje myśli, na przykład takie myśli, że w tej chwili w Pice odbywa się spotkanie poświęcone prawdzie, zagadnieniu prawdy, odpowiada jakiś fragment rzeczywistości. Czy to wystarczy, że są tutaj tacy ludzie jak my, wydają z siebie takie dźwięki, jakie wydają, one mają jakąś treść i tak dalej. Czy chodzi o jakąś relację podobieństwa, co to są za fakty? No jest tu sporo różnych problemów. I ja mimo wszystko, jakby świadoma tych problemów, jakoś cały czas gdzieś ten sentyment w sobie miałam dla tej teorii korespondencyjnej, bo ona jest taka szalenie zdroworozsądkowa. I proszę Państwa, trafiłam na znakomite teksty swego czasu filozofów, którzy z jednej strony właśnie mają jak gdyby dużą, taką sporą estymą, obdarzają te właśnie ujęcia takie post-arystotelesowskie, nazwijmy to, w wersji współcześnionej, ale z drugiej strony uważają właśnie, że możemy zrobić coś takiego, mianowicie, że zachować minimalizm pewnego rodzaju. To znaczy, co robimy? Nie wikłamy się w dyskusję na temat tego, co to jest za relacja. Nie wikłamy się w dyskusję na temat tego, co to jest fakt. Nie wikłamy się w dyskusję na temat tego, jaka jest, na ile orzekanie prawdy jest zależne od naszych schematów pojęciowych, to o czym mówiła Pani Profesor, czyli od jakiegoś sposobu konceptualizacji świata i tak dalej. Zostawiamy tylko tą absolutnie zdroworozsądkową ideę i zapisujemy ją w formie pewnego schematu. Że jakieś, powiedzmy, przekonanie, że P jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy P, tak? Czyli w tej chwili, powiedzmy, tutaj w Pice odbywa się spotkanie na temat prawdy, wtedy i tylko wtedy, gdy w Pice odbywa się spotkanie na temat prawdy. I teraz to jest takie, zostawimy na poziomie pewnego rodzaju reguły, czy takiej, może reguły za mocno jest to powiedziane, ale pewnego rodzaju takiego schematu. I co robimy dalej? Mianowicie zastanawiamy się nad tym, na jakie sposoby pewne nasze przekonania mogą być prawdziwe. I otóż a propos tej debaty na temat faktów i tej zależności między myślą czy przekonaniem a faktów, wielu filozofów wskazywało na to, że są różne fakty i na różne sposoby czynią nasze przekonania prawdziwymi. Bo mówi się o czymś takim jak fakty matematyczne, dotyczące liczb, jakichś zależności przedgeometrycznych. Mówi się o takich faktach empirycznych, o których mówią nauki empiryczne, o estetycznych, moralnych i tak dalej. I pojawiła się, proszę Państwa, taka koncepcja, która z jednej strony właśnie dużą wagę przywiązuje do tego schematu, takiego minimalistycznie rozumianego schematu prawdziwości, o którym Państwu wspominała, i jednocześnie zwraca uwagę na to, że różne właśnie przekonania są prawdziwe na różne sposoby i są różne fakty, które je czynią prawdziwymi. I ta teoria nazywa się pluralizmem aletycznym.
ale tyczny od aleteia, tak? Czyli od prawda i pluralizm, bo zakłada, że jest jakaś wielość tych własności, które czynią nasze przekonania prawdziwymi. I ta idea jest, ma swoje konkretne rozwinięcia, głównie w teorii Crispina Wrighta i Michaela Lynch'a. Proszę nie mylić z Davidem Lynch'em, chociaż to akurat jest całkiem przyjemne skojarzenie. I proszę Państwa, tutaj ta teoria wygląda w ten sposób, że twierdzi się, że jest jedno spójne, jednorodne, tak minimalistycznie rozumiane pojęcie prawdy, ale jest wiele własności, które realizuje to pojęcie. Tak? W różnych dyskursach prawda jest różnie realizowana. I czasem ona będzie polegała na koherencji czy spójności jakiej. Czasami ona będzie przybierała charakter takiej pragmatycznej teorii prawdy. Czasami to będzie jakaś weryfikacjonistyczna i tak dalej. Możemy tutaj różne sobie wersje wymieniać. I teraz może taki przykład, który jakoś zobrazuje, na czym dokładnie ta idea polega. No bo co to znaczy, że jest jedno pojęcie, ale różne własności, ono na różne sposoby jest realizowane, różne własności je realizują. Może słyszeli Państwo, myślę, że niektórzy na pewno, o takim filozofie, który nazywał się Diogenes Synopy. I Diogenes, jest taka anegdota na jego temat, o pewnej wartości historycznej, że przechadzał się ulicami Aten z latarnią, taką latarenką, zaglądał ludziom w twarze i mówił, że szuka człowieka, szuka prawdziwego człowieka, tak? I ludzie się na niego oburzali rzekomo, że jak to, no to on nie widzi we mnie człowieka, przecież to jest obraza, prawda? Czego ten filozof chce, czego on szuka? No i są różne interpretacje, o co temu Diogenesowi chodziło. Ale można sobie pomyśleć, że tu ja widzę pewną analogię, być może to jest troszeczkę interpretacja akurat naciągana, ale pewną analogię ona pozwala mi tutaj zbudować. Mianowicie, że można sobie pomyśleć coś takiego. Jest jedno pojęcie człowieka, tak? Takie abstrakcyjne. Żadno z nas nie jest człowiekiem w tym sensie, no bo to są jakieś ogólne własności, prawda? Ale każdy z nas jest sposobem realizacji tego pojęcia. Każdy z nas, prawda, pod to pojęcie jakoś podpada. I podobnie z tym pluralizmem aletycznym. To znaczy mówi się coś takiego, że są pewne takie truizmy, które wyznaczają nam to pojęcie prawdy, że prawda jest celem nauki, że prawda ma charakter normatywny, czyli powinniśmy do niej dążyć i powinniśmy, prawda, ta powinność, już właśnie kończę. Że prawda polega na zgodności, że no właśnie tutaj ta relacja jest jakoś zgodności myśli z rzeczywistością, tylko w taki minimalistyczny sposób zakładana. I jeszcze kilka takich truizmów, które definiują, wyznaczają jakoś to pojęcie spójne prawdy, przy założeniu, że w różnych dyskursach ona różnie jest, ta własność jest realizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Profesor. I teraz proszę bym Pani Profesor Ziemińską do ustosunkowania się do odpowiedzi na pytanie, którą jeszcze. Dziękuję. Czyli jesteśmy przy etapie, na etapie dyskusji, jeszcze przy pierwszym pytaniu, prawda? Tak, żeby zorientować się, gdzie jesteśmy. Bardzo dziękuję Pani Profesor Adrianie za pokazanie takich dwudziestowiecznych prób doprecyzowania klasycznej koncepcji prawdy. No to ta idea, ona jest właśnie taka prosta i zniewalająca w tym nawet sformułowaniu Platona czy Arystotelesa i faktycznie w myśleniu zdroworozsądkowym ona ciągle króluje. Ona również w jakiejś praktyce naukowej też jest tak zdroworozsądkowo jakby rozumiana i jakby stosowana. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie próby, one znaczy zmierzamy w tym, żeby jakoś ontologicznie czy konceptualnie doprecyzować, ale one nie skończyły się jakimś wielkim sukcesem. To znaczy, może tak powiem, dalej w sytuacji jakiegoś problemu z rozstrzygnięciem sporu, te teorie no, nie mają jakiegoś takiego waloru praktycznej użyteczności. To znaczy, one mają walor taki teoretyczny, konceptualny, no jakoś próbujący poradzić się sobie z pewnymi problemami ontologicznymi, które były wcześniej, prawda, w tych dyskusjach. No tutaj także to nie jest tak, że ta klasyczna koncepcja prawdy znalazła jakąś taką
współczesną teoretyczną wersję, która by była satysfakcjonująca, to znaczy, która by no, wyjaśniła te wszystkie tajemnice, które się tu kryją. Raczej myślę, że to jest tak, że ciągle jakby otrzymujemy dodatkowe argumenty za tym, że trzeba to pojęcie prawne nazywać takie pojęcie pierwotne. To znaczy, a co to znaczy, że jest pojęcie pierwotne? Tak, jest pojęciem dobra czy piękna. Ono na dobrą sprawę nie da się wyanalizować przy pomocy jakby pojęć bardziej elementarnych, ponieważ ono samo jest jednym z takich podstawowych pojęć, które no, wyraża jakąś taką podstawową formę naszego kontaktu ze światem i to przy pomocy pojęcia prawdy będziemy definiować wiedzę, przekonanie, nawet znaczenie, prawda? Natomiast trudno zrobić to odwrotnie, znaczy trudno pojęcie prawdy tak wyanalizować przy pomocy jakichś innych pojęć. Czy to korespondencja, prawda, nawet ten trójkąt. Oczywiście tutaj się zgadzam, że ten minimalizm w formie zachowania tego truizmu bez wnikania w szczegóły jest jakimś rachunkiem tej idei prawdy, ale to jest właściwie więcej to samo, co powiedzieć, że pojęcie prawdy jest elementarne, czyli właściwie rezygnujemy z dalszej jakiejś drugiej analizy, trzymamy się tego truizmu korespondencyjnego, żeby rozmawiać z szacunku dla tej prostej idei prawa jeszcze wyrażonej przez Platona. Czas się skończył. Czy ja mam jakby stosunkować się do tego, o czym teraz pani profesor mówi? To znaczy tak, ja nie do końca widzę w tym pluralizmie aletycznym taką próbę zachowania za wszelką cenę tej idei korespondencji. Dlatego, że w zasadzie tutaj to pojęcie prawdy, ono jest często rozumiane w taki sposób, jak prawdę się rozumie w logice po prostu, tak? To znaczy, że to jest takie pojęcie, które właśnie jest szalenie użyteczne, bo my dzięki niemu na przykład możemy pewne generalizacje dokonywać, albo możemy powiedzieć, że wszystko, co powiedział Jan, jest prawdziwe na przykład, tak? I tego rodzaju zabiegi stosować, które bez których, są jakieś elementarne przykłady, ale logiki nie sposób uprawiać. Ponadto właśnie to fakt, że postuluje się, że ta własność prawdziwości jest w różnych dyskursach różnie realizowana, właśnie sprawia, że szalenie użyteczne jest to pojęcie. Przy jego takim minimalistycznym, okrojonym, może się słowo, to nie chodzi tutaj o jakieś okrajanie tego pojęcia z jakiejś treści, tylko nadawanie mu na tyle jakiejś takiej ogólnej, powiedzmy, treści i metafizycznie niezaangażowanej, że ono właśnie może funkcjonować sobie w różnych dyskursach. Na przykład są takie, czasami takie próby wyrażania pewnych myśli, które dotyczą na przykład jakichś sądów wartościujących, powiedzmy, tak? Że powiedzmy jakieś dzieło sztuki, na przykład jakiś obraz, nie wiem, błękitny nenufar jest piękny. Ktoś inny mówi, że nie, że on nie jest piękny, on jest brzydki, prawda? I teraz jak tutaj można się zastanawiać, jak jak tutaj ta własność prawdy jest realizowana właśnie w tego typu sądach takich estetycznych. I teraz może przyjść pluralista letyczny i powiedzieć coś takiego, że w zasadzie to przekonanie, że ten obraz jest piękny, jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy tak jest. I teraz możemy się zastanawiać, co to znaczy. I może na przykład powiedzieć coś takiego, co robi wielu autorów, to znaczy, że sądy wartościujące tak naprawdę w ogóle nie podlegają ocenie w kategoriach prawdy i fałszu, dopiero te, na kanwie których one powstają, czy są formułowane, mogą być w kategoriach prawdy i fałszu oceniane, to znaczy, że jest jakaś, powiedzmy, struktura tego obrazu, tak? Jest jakaś kompozycja, która kogoś zachwyca i w związku z tym on uznaje, że to jest piękne, powiedzmy. No ale też są nauki empiryczne, w których takich wartościowań nie dokonujemy i tutaj wydaje się, że ta kategoria prawdy jako pewnego celu, do którego się dąży w nauce, jest naprawdę istotna. Ja jakoś sobie nie wyobrażam uprawiania nauki bez tej kategorii prawdy właśnie. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie, jaką byśmy naukę uprawiać. Bez pewnego konsensusu co do tego, jak ta prawda będzie rozumiana. Dziękuję bardzo, panie profesor Adrianie Szwec. Jak widzimy, pytanie na temat istoty i natury prawdy doprowadziło nas do pewnego dualizmu pomiędzy relatywizmem na temat prawdy, może też nie tak do końca sformułowanym poprzez pluralizm
analityczny. Zanim jeszcze oczywiście przejdziemy do drugiego pytania, postaramy się spojrzeć naprawdę troszeczkę z innej perspektywy, chciałbym też jeszcze powiedzieć Państwu jednej rzeczy, której zapomniałem, czyli tego, że jest pewna lista mailingowa, o którą prosili nas też oczywiście osoby zajmujące się wydawaniem pisma Filozofuj. Jeżeli Państwo się na nią wpiszą, dostaną Państwo oczywiście newsletter, który będzie odnosił Was do jakichś ciekawszych informacji, które będą przesyłane Państwu mailem. Oczywiście Filozofuj nie spamuje, będzie to na pewno nie raz niż raz na miesiąc. Też jeżeli Państwo są zainteresowani, polecam się wpisać, a my możemy przejść oczywiście do drugiego pytania. Tym razem zaczynając od Pani Profesor Adriany Szec. Jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym? Czy właśnie tutaj jest pewien problem? To znaczy tak, w nauce, nauka jest częścią kultury, tak? Więc w nauce, tak jak powiedziałam, uważam, że to pojęcie prawdy jest niezwykle ważne i niezbywalne absolutnie. To znaczy, nawet jeżeli, z czym się zgadzam, o czym mówiła Pani Profesor, że no, może być tak, że prawda jest dla nas nieosiągalna. To znaczy, że my mamy pewnego rodzaju ograniczone zdolności poznawcze po prostu. Między innymi właśnie z takich względów, o których mówiła Pani Profesor, czy fizjologiczny chociażby. Tak? I taka jest nasza fizjologia, a nie inna, takimi zmysłami dysponujemy. Mamy też taki, a nie inny sposób racjonalizowania i takiego tworzenia pewnych schematów pojęciowych, które jakoś nam pozwalają rzeczywistość konceptualizować, że pewnie moglibyśmy sobie wyobrazić, to wszystko by się troszeczkę inaczej dokonywało, gdybyśmy byli właśnie inaczej jakoś skonstruowani, tak epistemicznie. Natomiast jako pewna taka idea regulująca, czy regulatywna, do której warto dążyć, wydaje mi się, że w nauce to pojęcie jest absolutnie niezbywalne. Natomiast częścią kultury też jest na przykład właśnie sztuka. I tutaj już powiem Państwu szczerze, że mi się wydaje, że można sobie świetnie radzić bez pojęcia prawdy. To znaczy, tak jak wcześniej wspominałam o tym, są takie sądy wartościujące czy oceniające, sądy estetyczne, o które myślę nie warto kruszyć jak za bardzo kopii. To znaczy, no, ja myślę, że możemy się zgodzić, że no, pewne rzeczy podobają nam się z różnych względów i nie ma tutaj możliwości dokonania jakiejś takiej oceny, która by nam przesądziła, kto właśnie mówi prawdę, czyje przekonanie jest prawdziwe, a które nie. Chociaż, tak jak mówię, no ewentualnie można by, tak jak wspominałam, ewentualnie można by było sądzić, że czy przyjąć taką perspektywę, w której, no powiedzmy, te sądy wartościujące jakoś zależą od pewnych sądów deskryptywnych tak zwanych, czyli opisowych, prawda? I wtedy no, możemy oceniać pod względem wartości prawdy i fałszu te sądy opisowe. Natomiast wyobrażam sobie, że są takie rzeczywiście dziedziny, w których ta kategoria prawdy i fałszu nie jest jakaś, nie jest absolutnie potrzebna. Ja też tak czasami sobie, ja lubię takie podejście ewolucyjne w ogóle do umysłu ludzkiego i naszego sposobu poznawania świata i często się zastanawiam nad tym, no jak to się stało, że my wykształciliśmy sobie pewne narzędzia poznawcze i uważam, że to pojęcie prawdy może być widziane jako takie pewnego rodzaju narzędzie poznawcze. To znaczy narzędzie, które pozwala nam na dokonywanie pewnych użytecznych dystynkcji, rozróżnień, wprowadzanie pewnego porządku. I zastanawiałam się nad tym, czy jest jakaś ewolucyjna, powiedzmy, droga, gdzie można by było poszukiwać czegoś, co przypomina właśnie to takie posługiwanie się prawdą i fałszem. I wydaje mi się, że można coś takiego znaleźć. To znaczy, jak Państwo wiecie, nie tylko zwierzęta, nie tylko ludzie i inne zwierzęta, ale też na przykład rośliny potrafią oszukiwać. To znaczy oszukiwać jest takie, oszukiwać czy zwodzić, tak? Są takie rośliny na przykład, które przypominają jakieś niebezpieczne owady i w ten sposób odstraszają jakieś, powiedzmy, zwierzęta, które mogą im zaszkodzić.
Albo odwrotnie, są na przykład, ja jako dziecko namiętnie hodowałam patyczaki, nie wiem, czy Państwo wiecie, jakie to są zwierzątka, one wyglądają jak patyki, prawda? Dopóki się tam nie zaczynają ruszać, to często nie można i trudno je w ogóle rozpoznać. No i te patyczaki nas w jakiś sposób, oczywiście nieświadomie, prawda? To jest mechanizm ewolucyjny, ale tak nas zwodzą. I myślę sobie, że bez tego odróżnienia, jak jest, a jak wydaje się, że jest, no bo to nie jest tak naprawdę, ten patyczak to nie jest patyk, prawda? A więc, że z ewolucyjnego punktu widzenia rzeczywiście te rozróżnienia są istotne i musiał człowiek wykształcić pojęcie prawdy po to, żeby mieć pojęcie fałszu, żeby właśnie móc sobie jakoś systematyzować pewne sprawy, pewne zjawiska. Dziękuję bardzo za wypowiedź i teraz ponawiam pytanie do pani profesor Ziemińskiej. Jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym? Ja tutaj w tej odpowiedzi skupię się na pozytywnym, może pozytywnym roli. Dlatego, że następne pytanie, to kolejne, trzecie, dotyczy zagrożeń, więc może negatywy zostawię sobie do następnej rundy. A teraz skupię się na tym, jaka jest rola pozytywna. Uważam, że ogromna. Tak co mówicie, się zgadzam, nie tylko w nauce, w całej kulturze. Przede wszystkim wydaje mi się, że prawda jako pewne pojęcie, ten koncept, idea, oczywiście zgadzam się, idea regulatywna, cel, tutaj nawet na samym początku już może odróżnię, wcześniej jak to sobie zrobiłam, prawdę przez małe P i prawdę przez duże P. I oczywiście będą różne role sposobów rozumienia prawdy, ta prawda przez duże P, obiektywna, platońska, będzie właśnie tą ideą regulatywną, celem, ale będzie nieosiągalna. Prawda przez małe P będzie oczywiście osiągalna, ale no niestety jakby obarczona jakimś subiektywizmem, jakimś tą partykularyzmem poznawczym, tym punktem widzenia kogoś, kto tą prawdę konstruuje, czy odkrywa, czy poznaje i tak dalej, prawda? I teraz, jaka jest ta rola pozytywna? No przede wszystkim prawda jest potrzebna do prowadzenia konfliktów, do toczenia dialogu. Kiedy są spory, to jak inaczej osiągnąć jakiś kompromis, niż przez właśnie poszukiwanie jakichś punktów stycznych, prawda, sposobu widzenia świata. Oczywiście podstawą do takiego toczenia dialogu jest jakieś, są wspólne interesy, bez tego pewnie by nie doszło, ale wspólny interes przymusza ludzi do tego, żeby niejako usiedli do stołu, czy jakby dokonali jakiejś ugody. Szczerze na się zdarzyli. Jakaś pogoda może na zawsze ciekawe. Co do tego właśnie. No w każdym razie, bez odwołania się do prawdy trudno by było jakieś zażegnywać konflikty, czy jakieś toczyć właśnie dialog, tylko no powiedzmy nawet taka rzecz jak wypadek na drodze i teraz trzeba ustalić, kto był sprawcą, kto był ofiarą. Jeśli nie ma kamery, sprawa bardzo, bardzo skomplikowana i te procesy sądowe się toczą w bardzo żmudny sposób. Tę prawdę trzeba wydzierać, no, trzeba o nią walczyć, trzeba ją odkrywać w bardzo żmudnym procesie zestawiania ze sobą jakiś drobny szlak, poszlak, czy tam, prawda, jakieś informacje. Więc to nie jest tak, że ta prawda tak się po prostu nam odsłania, jak dla boskiego oka, że widzimy ją na dłoni, tylko ona musi być wypracowana, żmudnie odkryta. Nawet jeśli jest kamera, to też nie jest takie, co prawda ta kamera jest odpowiednikiem boskiego oka, tego wietnamskiego, ale nawet jeśli jest kamera, to przecież może są możliwe techniki manipulacji obrazu, również tego nagrania, więc to też nie jest 100% pewności. W każdym razie tutaj w trakcie takiego dialogu, czy takiego właśnie rozwiązywania konfliktów, zwykle właśnie posługujemy się tą prawdą przez małe P, no bo do takiej prawdy mamy dostęp. Tak jak powiedziałam, zgodnie z tym dylematem, prawda przez duże P jest obiektywna, ale nieosiągalna, prawda przez małe P jest osiągalna, ale nieobiektywna. I właściwie nie ma wyjścia, prawda? Bo każda opcja jest obarczona jakąś niedogodnością dla nas. Nie o to nam chodzi, ale tylko taką jakby możliwość, taka możliwość jest. Więc posługujemy się prawdą przez małe P w toku takiego dialogu, ale często jakby mamy pretensje do prawdy przez duże P. To znaczy mamy taką skłonność, żeby naszą własną jakby prawdę z naszej perspektywy ustalaną, czyli to, co my uznajemy za prawdę, traktować jako prawdę
przez burzę P. Można powiedzieć, że ta prawda taka właśnie uzyskana w toku społecznego dialogu, to jest ta prawda, w którą pozwala na to, że nasza wspólnota, jak to prawda, wspólne powiedzenie Rorkiego, czyli to zostało jakby zaakceptowane, usankcjonowane, wypracowane w toku tego procesu konsensusu. Natomiast jeśli chodzi o prawdę przez burzę P, to się zgadzam, że jest bardzo pożyteczna, chociaż nieosiągalna. Okazuje się, że pożyteczna może być nawet coś, co jest nieosiągalne. Jak to Kołakowski pisze, jest takie jego słynne powiedzenie, że prawda to jest mit. Przy czym chodzi mu o prawdę obiektywną, o prawdę przez duże P, ale Kołakowski mówi, że prawda jest mitem pożytecznym. To jest istotne, moim zdaniem, istotny niuans. To nie jest taki po prostu sobie zwykła bajka. To jest bajka o fundamentalnym znaczeniu dla życia społecznego i dla kultury. Właściwie to wiesz, ta, można powiedzieć, ten mit prawdy, to jest takie coś tak ważnego dla nas. To jest wyraz naszej wiary, nasze możliwości kontaktu poznawczego ze światem. Tak samo jak wierzymy w rozum, czy wierzymy w miłość, czy wierzymy w sprawiedliwość, tak samo wierzymy, że prawda jest osiągalna. Gdybyśmy nie wierzyli w możliwości naszego umysłu do osiągnięcia prawdy, to właściwie nie mielibyśmy energii do poszukiwania, do ustalania tego, jaki jest świat, do eksplorowania świata, na przykład do uprawiania nauki, prawda? Więc to jest niesamowicie ważny mit, fundamentalny mit założycielski. Dziękuję panie profesor za wypowiedź. Teraz proszę panią profesor Adrianę Szczęs do ustosunkowania się do wypowiedzi pani profesor Zielińskiej. Ja się tak zastanawiam teraz, czy zgodziłabym się z taką ideą właśnie, że prawda jest de facto nieosiągalna, bo oczywiście. Zastanawiam się, co to znaczy, bo to jest takie stwierdzenie, które można rozumieć tak zupełnie trywialnie. To znaczy, że no, rzeczywiście jest tak, że nasze poznanie jest aspektywne, prawda? Niedoskonałe. No więc my nie odkryjemy tego, jakim jest świat sam w sobie taki, prawda, kantowski. Natomiast gdyby tą ideę jednak starać się nadać jakiś taki większy jeszcze sens, to znaczy nie taki oczywisty, to by prowadziło do takiej konkluzji, że w zasadzie no, wszystko wolno mówić. To znaczy, no bo my i tak nigdy nie osiągniemy prawdy, więc w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, jakie będziemy formułowali teorie na temat świata, bo i tak nie mamy szansy na dosięgnięcie tego, jaki ten świat jest. I to jest coś, co mnie bardzo niepokoi, muszę powiedzieć, dlatego że wtedy nie widzę żadnego sensu uprawiania nauki, absolutnie. Będę też, tylko że to myślę w następnym kroku, więc może nie będę zdradzać już teraz, właśnie jedno z głównych zagrożeń w lekceważeniu tego pojęcia prawdy upatrywała w pewnym zjawisku, o którym właśnie powiem, będę budować napięcia w dobrym serialu, tak? Odcinkowym, tylko odcinek już za chwilę nie będzie przerwy reklamowej, miejmy nadzieję. Uważam, że jedno z największych zagrożeń właśnie związane z takim zbyt pospiesznym, to znaczy nie podejrzewam pani profesor o to, chociaż może coś więcej się da się powiedzieć. No właśnie, no właśnie. Więc ja bym upatrywała w tym takim zbyt pochopnym czasami, tylko tak jak mówię, to nie podejrzewam o to pani profesor, pozbywaniu się tego pojęcia i mówieniu, że no po prostu, że ono jest nie, że prawda jest nieosiągalna, więc po prostu się o nią nie martwmy, nie zabiegajmy. Dziękuję bardzo pani profesor Krajuszewska. Teraz proszę panią profesor Zielińską też do ustosunkowania się do wcześniejszej wypowiedzi. Bardzo dziękuję, że pani profesor Szec, tutaj pani profesor Adriana, jakby zwróciła uwagę na to, że nie powinniśmy zbyt łatwo jakby takich jakichś nihilistycznych wniosków przyjmować. Jeśli zresztą trzeba powiedzieć dokładnie, o jaką nieosiągalność chodzi i czego nie osiągamy. To właściwie nie ma pięć znaków rozbieżności. Pani profesor wcześniej powiedziała, że ten jako idea regulatywna, cenna, to ja się z tym zgadzam. Oczywiście w takim znaczeniu, więc jeśli mowa jest o nieosiągalności, jeśli Nietzsche o tym mówi, czy Pan ma o tym mówi, to ma na myśli tą prawdę radykalnie, obiektywnie. Jako ten horyzont, który nam ciągle ucieka. Ja wiem, że tylko to by było cenne, ja wiem. W końcu sceptykom tylko o to chodziło. Ta prawda ich nie zadowalała, jakaś taka prawda przez małe P. Ale ja uważam, że my nie powinniśmy pogardzać prawdą przez małe P.
Bo jest to, co, że tak powiem, mamy w ręku, jak to się mówi, lepszy grubek w garści niż gołąb na dachu, prawda? Jeśli mamy coś w garści, no to nie trzeba tego jakby lekceważyć. Bo to, moim zdaniem jest to, ja tutaj się z Heglem zgadzam, że prawda to jest taki, taki żmud, znaczy może być taki proces historyczny, historiozoficzny proces takiego żmudnego odkrywania tej prawdy. Jak to Heidegger mówi, prawda jest właściwie skryta i nieskryta, ale prawdę trzeba wydzierać, o prawdę trzeba walczyć, prawdę trzeba w żmudnym jakimś takim wysiłku i mozole zdobywać. Bo to nie jest tak, że ona jest jak na dłoni, jak boskie oko, prawda, ma prawdę jak na dłoni, wszystko widzi, prawda, tak nie jest. Tylko to jest cały bardzo żmudny proces i nie jesteśmy w środku tego procesu. I to jeszcze pewnie potrwa trochę, a nawet wedle niektórych nigdy się nie skończy ten proces ustalania tej obiektywnej prawdy. Bo w końcu nigdy, to chyba z tym się łatwo zgodzić, nigdy nasze oko nie będzie boskim okiem, prawda? Więc zawsze coś będzie przed nami ukryte. Nie wszystko się ujawni. Nie wszystko, nawet gdyby się ujawniło, to byśmy blaskiem prawdy byli powaleni, żebyśmy nie pomieścili tego w naszej głowie, prawda? Więc te nasze marzenia o tym, żeby taką pełną, obiektywną prawdę poznać, no to jest takie troszeczkę, no nie wiem, na wyrost, to przekracza nasze, jeśli sobie kondycję człowieka jako jednak takiego kruchego bytu, trzciny, prawda, prawda, opisuje się sytuację egzystencjalną człowieka, jeśli sobie to uświadomimy, no to Mrzonka, Krakowski o tym dobrze pisze, o uzyskaniu pewności, no jest po prostu czymś nierealizowanym. I tylko o to chodzi, i tylko o to chodzi. I teraz w nauce, oczywiście w nauce, no któż ustalił prawdę? No nie ma żadnej takiej teorii naukowej, która by nie została potem sfalsyfikowana, czy poprawiona, czy jakoś tam prawdę pominowana. Więc de facto do tej pory nikt prawdy w nauce nie ustalił, no to pewnie i my. Nawet jak tutaj, prawda, sobie dywagujemy dzisiaj, czy jak usiądziemy do biurka jeszcze pewnie, żeby jeszcze coś nam napisać, czy coś przeczytać dzisiaj, bo taki los badacza i uczonego, prawda, że trzeba ciągle jakby to coś, to i tak tej prawdy nie ustalimy, prawda, więc ona, może posuniemy o krok do przodu ten proces, prawda, ale jakby tej prawdy nie ustalimy, to tak Kołakowski też o tym pisze, że to jest, nauka to jest taki proces jakby odpakowywania prezentu, który został zawinięty w nieskończoną ilość opakowań. I można powiedzieć, jest postęp, bo ciągle, że tak powiem, przebijamy się głębiej, coraz lepiej rozumiemy te zjawiska, zdzieramy te poszczególne, jakby można powiedzieć, iluzje, te pozory, można powiedzieć, coraz lepiej rozumiemy świat, ale ciągle jeszcze nie widzimy tego prezentu, który gdzieś tam się tłumi. Prawda? Bo to jest, można powiedzieć, tak. Dziękuję bardzo, pani. Aha, to jeszcze jedno, a to potem powiem, bo o technologicznej skuteczności zapomniałam, bo to Kołakowski też o tym pisał. Bo, a propos tej niepoznawalności, bo może tylko jedno zdanie, przepraszam, refrenu tutaj, dlatego że zaczęłam od tego, że jak ważna jest ta właśnie, można powiedzieć, żeby nie popadać w nihilizm właśnie. I ja bym się zgadzał, że to nie jest tak, że my żadnych sukcesów nie podnosimy w odkrywaniu prawdy, bo przecież technologiczną skuteczność ma. Telewizory, że tak powiem, działają. Samoloty zasadniczo, no, zasadniczo nie ulegają katastrofą, prawda? Najczęściej, prawda, się, jak się wsiądzie do samolotu, to też się nie doleci do celu, prawda? Więc jakby można powiedzieć, jest to takie technologiczne potwierdzenie skuteczności pewnych teorii, które leżały w podłożu konstrukcji takich technologicznych. Ja to, że tak powiem, akceptuję, tylko chcę powiedzieć tak, tak jak Kołakowski. I tak w nauce też jest. Autorytety decydują o uznawaniu teorii naukowych, bądź tak technologiczna skuteczność. Ale ta technologiczna skuteczność, ona jest takim, ma taką formę raczej zgadnięcia czegoś, odkrycia pewnej zależności pomiędzy jednym zjawiskiem a drugim, a nie całkowitego wyjaśnienia procesu. Bo to uważam, że nawet technologiczny sukces jeszcze nie znaczy, że my całkowicie rozumiemy mechanizm, na jaki ten sukces, znaczy mechanizm, na podstawie którego ten sukces osiągnęliśmy. Dziękujemy bardzo, panie profesor. Jak widzimy, poprzez pytanie pierwsze mieliśmy dwie koncepcje prawdy, tak? Gdzie w pytaniu drugim, pytając się już znaczenie kulturowe, no w pewnym sensie mamy zgodę. Doszliśmy do tego, że prawda jest pewnym mitem, czy istnieje, czy nie. Problemem jest oczywiście, jak ten mit jest rozumiany. Główny spór też, można powiedzieć, tyczył się na tym, jak ten mit też postawić. Tak? To chyba sądzę, że mamy... No ja się nie zgadzam, że jest mitem. Oczywiście, dlatego też powiedziałem, że... Prowadzący jest na mojej stronie. Dlatego nie tyle po stronie pani profesor, co można by powiedzieć, że to wszystkie inaczej rozumienie mitu. Tak? No, ale na to się mogę zgodzić, że mamy różne... Ale rzeczywiście mieliśmy pewną zgodę, że prawda jako fakt jest oczywiście czymś
potrzebnym, w sensie kulturowym. Przejdźmy może do pytania, które już zostało zasygnalizowane przez nasze prelegentki, czyli tym razem oczywiście zaczynając od pani profesor Ziemińskiej. Jakie są główne grzechy popełniane przeciwko prawdzie i które z nich są najbardziej poważne? Oczywiście grzechy w sensie ściśle metaforycznym. Ja tak celowo, prawda, powiedziałam, że to jest teza Kłakowskiego, że prawda jest mitem. No i od razu widać było efekty prowadzące od razu. Przychylił się do tej opcji, no bo w końcu Kłakowski to poważny autorytet naukowy, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o takie idee filozoficzne. A szukać z autorytetu zadziałało. No właśnie, także to. Ale ja się oczywiście bardzo cieszę, bo jest to moje głębokie przekonanie, które wcale nie pochopnie, ale już faktycznie trochę tych lat upłynęło. Bo ta prawda jest jakby przedmiotem jakiejś takiej refleksji, no i ciągle jakby nie wychodzi mi inaczej. No, no. I teraz tak, grzech, jeśli chodzi o popełniany przeciwko prawdzie. I tu znowu się do pewnego autorytetu odwołam, czy jakby wskażę na pewną teorię, która mi ułatwi jakby skonceptualizację tego, co tutaj chcę powiedzieć. Mianowicie jest takie słynne powiedzenie, taka słynna teza Michela Foucaulta, francuskiego filozofa, już nieżyjącego, który dosyć tak prowokacyjnie powiedział, że prawda jest to narzędzie dominacji i represji. I co ciekawsze, do takiej mniej więcej idei prawdy dołącza się na przykład Levinas, filozof biologii, który jest właśnie wrogiem prawdy obiektywnej, mówiąc, że ona jest pewną podstawą totalitaryzmu, prawda? Ustalanie prawdy ma pewne negatywne skutki jakby społeczne. Ale to mniej więcej jakby są podobne intuicje. Co takiego w prawdzie jest? Przecież to taka świętość. Przecież tutaj już tak powiem, pracując na uniwersytecie, zwłaszcza uprawiając filozofię, to przecież prawda jest naszą najwyższą świętością. Tak mi się wydaje. No może inni mają jeszcze wyższe świętości. Wiadomo, wartości doznawcze nie są wartościami najwyższymi, jeszcze są wartości moralne, wartości religijne, ale jednak jest to świętość. I teraz jak o takiej świętości tak powiedzieć? Jak tak można zbrukać prawdę i powiedzieć, że jest narzędziem dominacji i represji? No jest tu faktycznie w tym powiedzeniu coś takiego wręcz no, brutalnego obrazu zmałoczego. Ale proszę Państwa, zaraz dam przykład też, ale faktycznie coś w tym jest. I nie tylko, że prawda, nie chcę o Levinasie, nie chcę w tym momencie mówić, skupię się na Foucault. Więc wszystko jest wątpliwe. I właściwie jak to się dzieje, że pewne wątpliwe przekonania, czy jakieś narracje, opisy świata zyskują status jakby uznania za prawdziwe. Celowo tutaj chcę odróżnić to, co jest uznawane za prawdziwe, a to, co po prostu prawdziwe jest. W jakimś radykalnie obiektywnym sensie. To są takie dwie trochę różne rzeczy, prawda? Drugi sens to jest ta prawda przez duże P, to jest ta prawda obiektywna. A to, co my uznajemy za prawdziwe, to jest ta prawda przez małe P, prawda? I teraz wszystko jest wątpliwe, czyli mamy dostęp tylko do praw przez małe P. Dlaczego niektóre z nich, dlaczego niektóre narracje będą uznane za prawdziwe, a drugie nie będą uznane za prawdziwe? A to Foucault mówi, że dlatego, że za niektórymi stoi siła. Siła tego głoszącego. Jeśli ktoś ma posiadać silną osobowość, to potrafi przekonać innych do swoich poglądów, pociągać za sobą na czasami tłumy. Bywali tacy demagodzy, czy tacy takie osobowości w dziejach świata, które potrafiły pociągnąć ze sobą tłumy, prawda? Przekonać do swoich racji, czyli można powiedzieć, dlatego pewne poglądy zyskiwały powszechną akceptację. Oczywiście jakoś musiały się zgadzać z doświadczeniem tych społeczności, prawda? Bo gdybyśmy całkowicie nie zgadzały z doświadczeniem, to by było ciężko. Więc musiało być jakieś wspólne doświadczenie, musiało być bazą takiej akceptacji, ale przede wszystkim też pewien autorytet, który jakby stoi, pewna siła. Nazwanie jakiegoś przekonania czy jakiejś narracji prawdziwą jest właściwie usankcjonowaniem tej narracji. Przypisaniem jej pewnej mocy, znaczy w tym sensie pewnego uprzywilejowania, pewnej rani. Natomiast jeśli nazwiemy jakieś przekonanie fałszywe, to oczywiście jest to zdeprecjonowane. A jeśli jakby no nie ma tej sankcji prawdziwości, no to jest niższy status jakby epistemiczny danego przekonania. Znaczy jakby nie ma tej sankcji. Więc w gruncie rzeczy nazwanie czegoś prawdziwym, to jest jakby usankcjonowanie tego, to jest pewna sankcja. Oczywiście to jest sankcja poza poznaniem, bo podstawą tej sankcji jest na przykład siła. Zresztą taka była koncepcja Foucault, że to władza, wiedza, tak? Kto ma wiedzę, ten ma władzę. Kto ma władzę, ten ustala, co jest prawdą, co jest fałszem, a w każdym razie ma środki do tego, żeby te swoje idee rozprzestrzenić i żeby te idee narzucić tym, którzy takich możliwości nie mają, a kto na przykład
nie są, można być, no są otwarci na jakieś, prawda, na podpowiedzenie. Jak właściwie mamy ten świat zrozumieć? Większość ludzi jest zagubiona w świecie i nie wie właściwie, jak świat zrozumieć i czeka na jakieś autorytety, które powiedzą, jak należy świat rozumieć. I te autorytety się pojawiają. Pojawiają się takie narracje, które wyjaśniają świat i one po prostu zyskują tą społeczną akceptację. I teraz na przykład, wiem, że czas biegnie. Byłam niedawno na takiej konferencji w Oksfordzie. Przyjechała tam między innymi taka pani z Sudanu, z Afryki, Sudan, która opowiadała o sytuacji kobiet w Sudanie. I właśnie, i ona tam opisywała taką aktualną, bo tam były takie różne polityczne też przewroty w tym Sudanie. Była pewna era, że chrześcijaństwo tam miało duże znaczenie, teraz oczywiście jest to państwo zdominowane przez islam, nawet były jakieś krótki po wojnie, bo tam, wcześniej to była kolonia brytyjska, te władze przejmowano z rąk do rąk, nawet był jakiś okres komunistyczny, ale w tym Sudanie. No a w każdym razie jakby konkluzja tego referendum była taka, że ponieważ aktualnie dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja kobiet w Sudanie? Bo władze przejęła partia polityczna, która wygrała wybory parlamentarne, która w tej partii jakby, no, to byli zwolennicy islamu. W związku z tym oni zadekretowali mocą ustawy parlamentarnej, że w całym Sudanie obowiązuje prawo islamskie. I nieważne, że w islamie są chrześcijanie, czy że są może ateiści, nieważne, że w Sudanie jeszcze mogą być zwolennicy jakichś tam właśnie wcześniejszych, już kończę, afrykańskich wyznań, wszystkie kobiety muszą nosić ten nakrycie głowy. Bo już tak powiem dlaczego. Dlatego, że dla tych ludzi, którzy ustanawiają takie prawo, no, muszą być respektowane wartości islamu, ponieważ one są niesłuszne, narażają prawdę o człowieku, więc mają władzę, nie mogą pozwolić na to, żeby ta prawda nie była szanowana. To jest, proszę Państwa, przykład tego, jak człowiek przekonany o prawdziwości swoich poglądów, no, że tak powiem, popełnił ten grzech. Myślę, że grzech uzurpacji. I właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o te grzechy, to z jednej strony jest grzech uzurpacji, czyli ktoś uzurpuje sobie prawo do tego, że prawdę obiektywną ustala, a naprawdę to jest jego prawda subiektywna, ale jest też grzech jakby w drugą stronę, jest jeszcze drugim grzechem, o którym tutaj zaznaczyła pani profesor Szec wcześniej, jest nihilizm. Gdybyśmy całkowicie odmawiali wartości prawdy, byli takimi nihilistami, to że co tam prawda, to w ogóle nie ma znaczenia, prawda? To też byśmy popełniali jakby grzech tylko że opozycyjny, prawda? Właściwie wydaje się, że grzechem jest tak brak zrozumienia społecznej roli prawdy. Wydaje się, że jednak ta prawda przez małe p jest w taki czy inny sposób społecznie konstruowana. To był znak, że mam przestać. Wtedy pozwolę sobie. Postaram się szybko i krótko. Nie, w żadnym wypadku, gdyż jeszcze jest czas na oczywiście pytania od Państwa, tak, ale pozwolę sobie w takim przypadku na 5 minut przerwać naszą dyskusję, żebyśmy się oczywiście nie przekrzykiwali, ale to chyba sądzę, że powinniśmy zdążyć. Dlatego też po raz kolejny kieruję pytanie tym razem do pani doktor, do pani profesor Szec. Jakie są główne grzechy popełniane przeciw prawdzie, które z nich są najbardziej poważne? Ja jednak zacznę od dygresji na temat tego alarmu, która jakby obrazuje takie moje przekonanie, które mam od dłuższego czasu, że filozofowie oraz ludzie, którzy kochają te filozofie, mają mało instynktu samozachowawczego. Bo w zasadzie alarm wskazuje na to, że powinniśmy wyjść z tego budynku, prawda, mamy, bo chcemy dyskutować na temat prawdy. No i to jest piękne na swój sposób. Prawda ważniejsza niż życie. Właśnie, prawda ważniejsza niż życie. Proszę Państwa, to znaczy ja tak, jeśli chodzi o jakieś niebezpieczeństwa, czy te grzechy, wykroczenia przeciwko prawdzie, to tak jak już mówiłam wcześniej, przede wszystkim wiązałabym je z takim właśnie pozbywaniem się tego pojęcia.
Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takiej książeczce, to jest taki niewielki esej, ale znakomity, naprawdę przełożony przynajmniej do Polski. Podam najpierw jego tytuł angielski, anglojęzyczny, ponieważ on brzmi niesamowicie dosadnie. Jest tu dużo młodych ludzi, w zasadzie sami młodzi ludzie, więc Państwo widzicie, nawet gdzie jesteśmy. Ja, tak, jak najbardziej. Więc my sobie przetłumaczymy w swoich głowach, tak jak należy ten tytuł, a ja powiem, jak on został na język polski przełożony. Mianowicie to jest książka Harry'ego Frankfurta, naprawdę znakomitego filozofa, pod tytułem On Bullshit. Tak, On Bullshit. Ona została przetłumaczona na język polski jako... O wciskaniu kitu. O wciskaniu kitu, tak. O wciskaniu kitu. I Frankfurt właśnie został... Ja się czytałem On Bullshit, to ja się mylę, tak? O czym? Bullshit czytałem przez A. Bullshit nie jest bullshit. Nie, nie. Bo on bullshit, tak? Można też przekładać mi się ten termin jako bzdury, to też tak trochę łagodniej brzmi, prawda? No i właśnie ja bym takiego niebezpieczeństwa upatrywała w pozbywaniu się tej kategorii prawdy i też fałszu oczywiście, bo Frankfurt mówi, że wtedy otrzymujemy następującą sytuację. Mianowicie, no bo co to są te właśnie te bullshity? Z bullshitem mamy do czynienia wtedy, kiedy w ogóle nie dbamy o to, czy to, co mówimy, jest prawdziwe, czy jest prawdą, obojętnie na jaki sposób, czy to jest koherentne, jeżeli jesteśmy w danym dyskursie, gdzie to jest akurat istotne, spójność naszych przekonań, czy to jakoś odpowiada temu jakiś fragment rzeczywistości, o czym mówimy, czy jeszcze są jakieś, powiedzmy, nieodwracalne skutki pragmatyczne, które są jakoś istotne, czyli tutaj różne możemy sobie, tą własność prawdy różnie możemy tutaj opisywać. W każdym razie, jeżeli w ogóle o to nie dbamy, a co jest celem wygłaszania takich sądów, które bez przerwy, ja uważam, że są wszechobecne w naszej kulturze, prawda? Że ktoś coś mówi, to często jest właśnie jakiś autorytet, nie dbając w ogóle, czy to jest zgodne z prawdą. Jaki jest cel? Manipulacja. Właśnie manipulacja jakiegoś rodzaju, tak? Wychodzi ktoś, kto jest często jakimś autorytetem, mówi właśnie takie rzeczy, o których w zasadzie my nawet nie wiemy, co z nimi zrobić, to znaczy jak moglibyśmy sprawdzić, bo to, że prawda jest nieosiągalna, to jest jedno, ale można posługiwać się językiem w taki sposób, że nawet gdybyśmy mieli dobre kryteria rozstrzygania, czy coś jest prawdą, czy fałszem, to nie da się tego zrobić, bo ktoś wygłasza na przykład same ogólniki, prawda, i one w zasadzie no, nie wiemy, jak rozstrzygnąć, czy one są prawdą, czy fałszem, w ogóle tutaj te kategorie nie mają zastosowania. Czyli ja tak naprawdę głównie, oczywiście zgodziłam się z panią profesor, że właśnie to często takie autorytatywne podchodzenie do tego, kto stara się nas przekonać, że jakiś zbiór twierdzeń jest prawdziwy, to jest niebezpieczne, ale uważam, że jeszcze bardziej niebezpieczne jest takie absolutne lekceważenie prawdy, to znaczy niedbanie o to, czy to, co mówimy, jest prawdziwe w jakimkolwiek tego terminu znaczenie, bo my możemy się jednak dogadać. Zwróćcie uwagę Państwo jeszcze na taką rzecz na koniec powiem, żeby nie przedłużać. Dlaczego ja tak bardzo zaufałam tej pluralistycznej teorii prawdy, gdzie mówi się, że jednak my wiemy, co to jest prawdziwość, nie mamy z tym kłopotu. Bo teraz my tutaj dyskutujemy na temat tego, jak ta własność jest realizowana, prawda, czy my rozumiemy to pojęcie i tak dalej, ale my mniej więcej wiemy, o czym mówimy, prawda? To znaczy, no właśnie prawda, posługujemy się jednak jakimś pojęciem prawdy, więc chyba nie jest tak źle, nie jest mi chyba tak źle. Czasami można byłoby sobie. Jeszcze zanim oczywiście przejdziemy do części związanej z odniesieniem się pani profesor, to może zróbmy 5-minutową przerwę. Sądzę, że będzie to dobrze na przykład przyjęcie się. Przed pytaniami, tak? Tak, tak, tak. No ale jest jakoś będzie zgadzać, nie? To zróbmy 5-minutową przerwę, spotykamy się za 5 minut. Nie, nie, to są bardzo szerokie pytania. No, 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 nie mam dużo, po prostu są bardzo duże. Zawsze mam dużo. Tak to robi, nie? Tak, ale ja jeszcze raz pytałem, czy pani profesor, nie ma, tak? Nie, 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 n
Zrobił PiS,
przejść do pytań związanych z... Przejść do pytań do naszych prelegentek. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz o czasopiśmie Filozofuj, ponieważ to jest też na tyle ciekawa inicjatywa, że jeżeli Państwa to interesuje, wszystkie archiwalne numery są dostępne za darmo w PDF-ie, które można ściągnąć ze strony filozofii.eu. Oczywiście bardzo łatwo to wygooglować, co teraz podpiszą filozofii, pierwsza strona, która zostanie wyszukana, będzie to właśnie strona tego czasopisma. Więc jeżeli Państwa interesują archiwalne numery, też polecam. Numery papierowe dziś też można kupić w księgarnikach po promocyjnej cenie 8,50 zł. No dobrze, sądzę, że będziemy mogli zaczynać. Już się troszeczkę nam sytuacja uspokoiła. Dlatego też, czy mają Państwo jakieś pytania do naszych prelegentów? Związane z pojęciem prawdy, czy też tego, co zostało powiedziane podczas naszej debaty? Proszę. Ja mam pytanie do obu pań. W związku z ustosunkowaniem się do tej pierwszej części, w związku z korespondencyjną teorią prawdy, bo się zastanawiam, w tej prawdzie analitycznej, tak, gdzie jest także P, wtedy i tylko wtedy, gdy jest także P, skąd bierze się ta nadwyżka w naszym stosunku do rzeczywistości? Czyli dlaczego, żeby uznać coś za prawdę, musimy uznać coś za prawdę? To znaczy, prawda nie narzuca się, tylko jest jakimś tam efektem jakiegoś przetworzenia rzeczywistości, czy tak. Czy to jest rzeczywiście, czy może ja słusznie postrzegam to jako pewien proces przez... To jest takie pytanie epistemologiczne zasadniczo. Więc to jest to takie pierwsze pytanie. Nie wiem, może mam jeszcze drugie, więc może... To może pozwolę na razie odpowiedzieć na pierwszy, później zobaczymy też szczegółowe pytanie. To nie wiem, czy to jest jasne. Ja to dobrze rozumiem Pana pytanie, to jakby ta nadwyżka znajdowana była w stronie poznawczej, a nie po stronie świata. W pewnym sensie tak, ale równie dobrze może być tyle nadwyżka w tym braku. Bo siłą rzeczy nasz język jest, nasz język schematyzuje czasami ten ruch. No i oczywiście czasami selekcjonuje także jakby jest nieadekwatność, mamy jakaś taka ważna nieadekwatność, więc ta nadwyżka by może polegała na tym, że z jakiś, no tak mogą się tutaj znowu przed niczego odwołać, że mamy jakiś bodziec, na który zareagowały nasze recyktory, inne recyktory, jak to nam przetwarzamy w naszym układzie recyktorów, wyrażamy w postaci takiej jakiejś myśli, jeździ. I teraz to jest taki, można powiedzieć, długi proces produkcji, tak jak to coraz częściej się mówi w języku angielskim. Knowledge production. Wiedza to jest coś wyprodukowanego. Wiedza to jest pewien, można powiedzieć, kostium. Pewien efekt produkcji. Teraz na każdym etapie tego procesu produkcji może dojść do jakiegoś zniekształcenia, ale to jest najczęściej wychodzi do oszczędu. To jest podstawowy grzech tego procesu. Ponieważ bogactwo świata jest tak, można powiedzieć, wielkie, że my w naszych schematach pojęciowych tego bogactwa również nie jesteśmy w stanie. Więc raczej uważam, że ta nadwyżka była bardziej po stronie świata niż po stronie procesu poznawczych. Ale oczywiście w momencie, kiedy mamy takie małe dane, to czasami sobie coś do tego mamy. I wtedy ta nadwyżka również się pojawia po stronie tego procesu poznawczego. Dlaczego nie ma tej adekwatności? No bo jednak, powiedzmy, zdanie, śnieg jest biały, to nie jest identyczne z tym faktem. Zresztą, w której śnieg pochodziło, prawda? I tak dalej, prawda? No, tutaj to można dawać przykład, że identyczności na pewno. Choćby z racji ontologicznej różnicy, że tu mamy rzecz fizyczną, a tu mamy rzecz spekulacjonalną. Kategoria ontologiczna już przesądza, że identyczności byśmy nie. Ale nie ma identyczności, jest tylko podobieństwo. Zawsze będzie jakieś. Dobrze, to zadowolę. Teraz pozwolę powiedzieć. Znaczy, ja się zastanawiam na to, że
negować pewne fakty. Natomiast prawda to jest relacja między naszą myślą a faktami, prawda? Więc ja bym nie powiedziała, że my odkrywamy prawdy, czy mamy z tym na przykład jakiś problem, tylko z ustalaniem tej relacji. To znaczy, często jest tak, że mamy jakieś kryteria, ale no właśnie jest problem ze stwierdzeniem, czy one są spełniane, prawda? I to bym się właśnie zgodziła z tym, że to często jest tak, że właśnie propos nadwyżki, ta nadwyżka jest po stronie rzeczywistości, bo rzeczywistość jest, jak to niektórzy mówią, ani biała, ani czarna, tylko taka szara po prostu, tak? To znaczy, no nie, ona się nam tak nie odsłania w pełni, bo to właśnie mamy, wtedy jesteśmy podmiotami strukturowanymi na różne sposoby poznawczo, więc tutaj są pewne z konieczności te nasze są do rzeczywistości jakoś aspektualne. Więc ja właśnie tylko chciałabym na coś takiego zwrócić uwagę, że żeby właśnie a propos tej korespondencyjnej teorii prawdy, żeby właśnie widzieć w tej prawdzie tego rodzaju relacje i w ogóle cechę czy własność przekonań, a nie świata, prawda? A nie świata. To jest kwestia tylko jedno zdanie do odpowiedzi, bo że powiem dynamicznie. Świat jest procesem dynamicznym, a nasze zdania są zatęczne. Tu nie mówię, prawda? Chciałem tutaj zająć się. Profesora Dobrojka na temat ważności wagi tutaj karty z dużego tego przed chwilą. Ja chciałbym to właśnie podrążyć, bo prawda zmarłych całego kręgu, to można to rozumieć gdzieś około, że to chodzi o prawdę epistemiczną, w sensie koncepcję epistemiczną, czyli tak chodzi o zdanie ostateczne za prawdziwe, te fakty, znaczy te zdania, które są najlepiej uzasadnione, prawda? Natomiast trudność jest to oczywiście zdefiniowaną prawdę przez dużo, ale ona jest właśnie potrzebna, niezbędna i niezbywalna. Właściwie bez tego nie mogę sobie poradzić. Przypominam sobie, jak czytałem Wobeckiego, taka książeczka Grund Begriffe der Philosophie, czyli podstawowe pojęcia filozofii, jest o prawdzie. On zaczął od Gorbiasza, Gorbiasz mówił, że nic nie istnieje, że się na to nie jest poznawane, jeśli jest poznawane, nawet to nie jest przekazywane. Czyli to był taki nihilizm, nie tylko subiektywizm, i on prawdopodobnie miał koniecznie właśnie tą prawdę, że może też. Prawdopodobnie, a być może jeszcze mocniejszy, jeśli są kawały z tym dalej, ale chodzi o to, że no, Bocheński no, jest otwarcie tego paradoksu drugiego się. Bocheński ma tam nie przyszedł, czy mamy to z tego prawa, tak? Ale dobra, co to jest tam prawo przedłużenie? Bo można sądzić tak, że to jest to, co byłoby absolutnie pewne, tak? Ale to też nie chodzi tylko o odpowiedź absolutnie pewne, bo to jest stan psychologiczny pewność. Natomiast, czyli to jest coś jeszcze innego. Ale też nie można utożsamić prawdy z faktem po prostu, nie? Czyli to jednak takie powody Adriana, to pozostaje tu w kwestii relacji z faktami, z takimi jakie oceny. One są z boskiem, który chce. No ale właśnie, można to oddawać przez korespondencję świata pierwszego. Już kończę, nie? Osobiście chcieli że to jest pojęcie elementarne. Wszystko jest elementarne i nie da się to jest pana pytanie, tak? Proszę o odniesienie się właśnie, jak można ewentualnie inaczej to pogłębić nasze rozumienie tej prawdy przez RP, czy przez jakieś intuicje, czy jak. Jak się chcesz, proszę teraz. To znaczy tak, ja bym powiedziała w ten sposób, że ta prawda przez duże P to jest przez P duże, ale nie aż tak bardzo duże. To znaczy, o co mi chodzi, już wyjaśniam. To znaczy, że w porównaniu do tej prawdy, tak jak tutaj pan doktor powiedział, takiej epistemicznie rozumianej, czyli zrealizowanej, prawda, do podmiotu, to ona jest przez duże P. To jest to taka obiektywna, regulatywna i tak dalej.
jest coś, co my świetnie jakby rozumiemy, czym jest i jak to osiągać, bo na przykład w dyskursie jakimś matematycznym czy logicznym, no to powiedzmy, że to będzie teoria koherencyjna, gdzie mamy prawda, czy to jest prawda, albo w jakimś innym to będzie ta pragmatyczna, tak? Albo jeszcze w innym, bo jeszcze są jakieś inne weźmiemy. Więc my wiemy, na czym prawda polega, natomiast no, problemy są takie, czy my jesteśmy w stanie, stwierdzić, czy te kryteria tej prawdziwości zostały spełnione. Czyli ja nie widziałabym wprawdzie takich czegoś, co jest jakoś dane nam na zasadzie jakiegoś absolutnego, boskiego, prawda, narzędzia, tak? Tylko to jest coś, co rzeczywiście jest jakoś naszym udziałem, co różni się w zależności od dyskursu, co ma taką ogólną charakterystykę, tak jak mówicie, pluralizmu aletycznego, czy pewnych truizmów wyznacza nam to pojęcie prawdziwości. Natomiast no ona jest o tyle przez duże B, że my rozumiejąc, na czym polega, mamy świadomość, że możemy nie być w stanie jakby rozstrzygnąć, które z tych naszych przekonań są prawdziwe, a które nie są prawdziwe. Tak. Podrążyć prawdę przez duże B. Tak różne rzeczy. Pan doktor, to jest jakby Korkowski, bardzo radykalne rozumienie prawdy przez duże B. Mianowicie on uważał, że prawda wymaga pewności. Że właściwie osiągnięcie, znaczy tę prawdę radykalnie obiektywną przez duże B nazywał prawie tą absolutem tej sprawności. No to jest właściwie no, osiągnięcie prawdy w radykalnym sensie, to jest jak właśnie zdobycie tego absolutu epistemologicznego, czyli właśnie tej pewności takiej, nie w sensie epistemologicznym, tylko w sensie niemożliwości pokazania się faktu. Takiej gwarancji jakby, że już to nie jest wykluczone, żeby było inaczej, prawda? Tak jak powiedzmy, no, że coś istnieje, czy jak kartezy już tego czasu uważam, że nie można bez sprzeczności zanegować po prostu istnienia, prawda? Bez podjęcia, czy można oczywiście mówić, że ja nie istnieję, więc zaprzeczam, ale wykonując pewną czynność, potwierdzam własne istnienie, więc jeśli zaprzeczam, to jeśli twierdzę, że nie istnieje, to zaprzeczam sam sobie. Więc jakby kosztem popadnięcia w sprzeczność można sobie co najwyżej zanegować taką prawdę, która... Ja w kursu oczywiście, bo to oczywiście, że to uważam, że kartezy, żeby się to nie udało, ale to takie, chodzi o samo pojęcie tej czynności, jaką rozumiem pewność, nie psychologicznie przecież, tylko właśnie jako niemożliwość pokazania się faktu. I Karol Kowalski nazywa to absolutnym epistemologicznym, ale on ma też takie, jakby moim zdaniem słuszną też intencję. Nie można osiągnąć absolutu epistemologicznego bez absolutu ontologicznego. Jak można sobie wyobrazić, żeby będąc takim wolnym błędem jak nie wiem, człowiek, podmiot ludzki, ograniczony w zdolnościach poznawczych, pomylny itd., prawda? Jak można osiągnąć pewność tak radykalną w sensie? Więc tak, Kłakowski uważa w tej książce o poszukiwaniu pewności, prawda? Taką, jakby robił taki komentarz do tych dążeń z Husserla, prawda? No, można szukać, jest po prostu niemożliwe. I że właściwie poznanie prawdy w sensie obiektywnym, czyli przez duże P, wymagało uzyskania pewności. Nie ma innej drogi. Uzyskanie tej prawdy przez duże P, niż właśnie uzyskanie tej pewności w sensie logicznym, jako niemożliwości okazania się fałszu. Tylko że się dla Kołakowskiego ten cały projekt poszukiwania pewności jest nierealizowany. Kołakowski miał tego sam pomysł, jak pan znam, prawda? Uważając, że to jest dla podmiotu całego, jak nie osiągane, to może być tylko właśnie takie pragnienie prawdy, pragnienie pewności. To jest tak jak pragnienie miłości, czy pragnienie sprawiedliwości. Czy pragnienie dobra, ale tego się już tak powiem, jakoś zrealizować nie da. Więc to jest taki horyzont, który nam ciągle ucieka. My do tego musimy. Oczywiście w nauce, jest potrzebny tylko w nauce. Relacja międzyludzka. No bo jak się dogadywać? Jak działać w świecie? No trzeba mieć jakieś elementarne zaufanie do swoich zdolności poznawczych. No, bez tego właściwie nie miało sensu podejmowanie jakiejś negocjacji, poszukiwania jakiegoś prawdy, jakiejś czynności poznawczych. Więc my musimy wierzyć w własny rozum. Mieć rozum to jest też taką kwestię do kolejnych. Musimy wierzyć w ten własny rozum, żeby mógł jakoś radzić sobie w życiu. Ten mit jest bardzo może powinien być. Ja bym nie miał podobnych dla kultury, ale jednak tutaj jest to rodzaj mitu, dlatego że to jest coś mityczne.
naturalne. Więc taka jest jakby relacja. Jeśli chodzi o matematykę, to mi się wydaje, że to też tak nie jest, że w matematyce jakąś taką pewność się uzyskuje, przecież tam są te uwarunkowania jakby pojęciowe, a nawet gdybym brakowało takiego pomysłu, że w ogóle w matematyce o prawdzie mówić nie ma sensu, przecież matematyka jest, nie opisuje rzeczywistości, tylko po prostu pojęciowe. Ale to już jakby osobny temat, prawda? Nie chciałabym mówić, status matematyki, tam kto mówił, przecież, że, no, przecież człowiek jako podmiot psychologiczny nawet w najprostszych działaniach matematycznych będzie mówić. I nigdy nie będzie miał pewności, czy się nie. Więc nie jest w stanie pokazać takiego przykładu prawdy pewnej, gdzie by było, była, że tak powiem, gwarancja, że się nie pomyli. Bo pomylić się może zawsze. I ja na zdolność do pomyłki po prostu podcina możliwość uzyskania takiej pewności. Może na razie nie zdobywam. Proszę. Jedno takie pytanie, bądź ciekawotnie. Pani, kwestia, która mnie samego czasami męczy. Wiecie, chodzi mi o to, że Wołodyjowski wygrał pojedynek z Chińczycem. I ten fakt, to zdanie, które reprezentuje fakt, zastanawiam, gdyż ja mam w domu potop i zajrzałem do niego, a tam tylko literę. Widziałem, ani Chińczyca, ani Wołodyjowskiego. Widziałem, jak to sprawdzić. Z drugiej strony, kogo zapytałem, to zgadzał się ze mną i wyglądało na to, że są pewni, że rzeczywiście Wołodyjowski pokonał Chińczyca w pojedynku. Nie jest to prawda matematyczna, nie ma tu kwestii dedukcji, nie jest to prawda empiryczna, ale prawda. I to uważam się, że jest to prawda pewna. Czy mogę tego związać z tym pewności? Jest to obiekt kulturowy, rozumiem. Fikcja literacka. Właśnie fikcja. A jednak mamy pani. Chciałbym też o fikcję. Chciałbym też o zdanie. Jak nie powinieneś. Ale ty chcesz powiedzieć, to znaczy. Może we dwie się postaram. No tak, ale bardzo interesujące, bo uważam, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie. Najprostsza odpowiedź byłaby taka, że no właśnie, nie mamy wątpliwości, że to zdanie jest prawdziwe, tak? Więc jakieś wspólne pojęcie prawdy mamy. Ja mam, przepraszam, bo ja zapomniałam to. Zaufaj autorytetu, które na tym stawią. Nie można ci Państwa zapytać. Ja tylko mogę zachować moc. I teraz tak, więc mniej więcej rozumiemy to pojęcie. Natomiast na gruncie fikcji można przyjąć, że jest taka własność, która realizuje to pojęcie w pewien specyficzny sposób. Mianowicie rozstrzygnijmy, czy to zdanie jest spójne z innymi zdaniami na temat potopu. Tak? I może się nam okazać, że uważamy, że to zdanie jest prawdziwe, dlatego że w tej fikcji, w tej historii ono zachowuje właśnie tą spójność, tak? Jest spójne z tą fikcją. I często tak jest, że właśnie, właśnie takie zdania, które, czy takie przekonania, które formułuje się na temat właśnie takich fikcyjnych postaci, żeby tu Sherlock Holmes miał jakąś pelerynę, szkocką kratę i tak dalej, mieszkał, gdzie mieszkał i tak dalej. To są takie zdania, które no, intuicyjnie czujemy, że są prawdziwe, no nie odnoszą się, tak jak pan powiedział, no otworzę książkę, same litery, no gdzie te fakty, prawda? W świecie też tego nie ma. No i w jakim sensie ono jest prawdziwe? No w takim, że ono jest spójne w tej historii. Jak ja powiem, że Sherlock Holmes był ubrany, nie wiem, w jakieś niebieskie rajstopki, czerwoną pelerynkę, mam tu na myśli Supermana, który tak był ubrany, niebieski kostium. Kostium, tak, wyglądał jak rajstopy, tak? Więc dlaczego tak mi się to skojarzyło? I no to oczywiście Państwo wiedzą, no to przecież to jest bzdura absolutnie, prawda? To nie jest prawda. Więc no bo co? No bo ten opis jest niespójny z tą historią. Po prostu brakuje spójności. To by była moja odpowiedź. To ja jeszcze dorzucę do tego zdaniem Ingardena, bo z tego czasu Ingarden zajmował się prawdziwością zdań na temat przedmiotów czysto intencjonalnych, prawda? Czyli takich przedmiotów no, ani psychicznych, ani fizycznych, ani idealnych, tylko może być stworzonych w akcie twórczym, czy to w dziele literackim, prawda, ale nawet w grafie też o dziele muzycznym, tylko że to już trudniej by było mówić, ale ta muzyka też no, prawdę wyraża, czasami się słucha muzyki, to aż widać, że egzystencja aż tam buzuje. Prawda, czy obraz też może jakąś prawdę odsłonić, prawda, taki dobry, no ale najbardziej oczywiście w literaturze.
bo literatura, na przykład literatura, bo literatura zawiera pewne zdania oznajmujące, prawda, i się stwierdza pewne fakty. I oczywiście te zdania w dziełach literackich dotyczą postaci fikcyjnych, ale trzeba przyznać tym, można powiedzieć, trzeba powiedzieć tak, że poza, że rzeczywistość nie ogranicza się tylko do świata rzeczy fizycznych, tak zabrzmiało, zabrzmi to może tak trochę tajemniczo, ale na przykład w świecie, no Ignacy uważał, że psychiczne to też jakieś coś innego niż fizyczne, ale przede wszystkim uważał, że istnieją też właśnie te przypadki czysto intencjonalne, potem to inni nazywali na przykład Trzecim Królestwem. Ja myślę, wyglądam z panem doktorem pisał pracę doktorską o Trzecim Królestwie. Znaczy nie tylko, nie całą, ale tam właśnie pisał o tym też. Jest pewien problem, jaki jest status ontologiczny tego Trzeciego Królestwa. No ale no właśnie, niestety, ponieważ te przedmioty istnieją jakoś w inny sposób niż fizyczny czy psychiczny. Do pewnego stopnia do tego Trzeciego Królestwa można wszystkie teorie naukowe, że tak powiem, tam ulokować, ale też i przedmioty, te dzieła sztuki, czyli te, można powiedzieć, pewne takie, czy to nazwać faktami, nie wiem, przedmioty czysto intencjonalne, na przykład Zagłoba, Wołodyjowski, Kmicic, to są pewne postaci stworzone w akcie twórczym przez Sienkiewicza. No nie można powiedzieć o tych obiektach, że one są niczym, prawda? Bo tak byśmy powiedzieli, no fikcja to nie istnieje.